Rano jestem Sylwia i pierwszy raz od niedawna jestem na dworze. Idę tylko na chwilę, ponieważ ślisko jest. Idę tylko na chwilę, ponieważ muszę zrobić zadanie do questa. A moim questem jest zrobić ewolucję Eevee. A więc tak. Nie wiem, chcemy gdzieś stanąć. A więc kupujemy sobie Mossy Lure, bo nie mam. Aha, nie kupimy. Ja stoję już pod miejscem, gdzie mam Pokestop. I zrobimy sobie kilka ewolucji Eevee. Muszę. A więc Mossy Lure. Super, wspaniale, nara. I ciademie grant. Mam tu nieudane laki, a więc... Tak się ewoluuje w Leafeona. Swoje Eevee. A więc jest Leafeon i jest zadanie zaliczone. Ale... Jak już przy okazji, to zrobię sobie kilka Leafeonów. Jednego takiego mocniejszego. I ewoluuję sobie innego mocniejszego. Tutaj strasznie dużo śniegu. I to będzie na tyle z Eevee. I będę wracał do domu. I w domu zobaczycie, jak ewoluuje sobie już inne Pokémony. A więc widzimy się po prostu w domu. Dobra, więc jesteśmy już w domu. Mnie gdzieś wywiało, ale to jest mniejsze. Co to w ogóle jest za miejsce, gdzie jestem? Okej, dobra, nieważne. A więc jak już zrobiłem tam to zadanie i jeszcze to zrobiłem, bo z Grantem zawalczyłem, to co nam jeszcze zostało do zrobienia? Zostało nam do zrobienia evoluj, item and evolve. I mamy tutaj item and evolve. Nam Pente nie ewoluuje, ale będziemy sobie ewoluować. Możemy też kilka shiny, tutaj nie mam zbytnio co ewoluować. Ale sobie troszeczkę ewolucji zrobimy. Zacznijmy od, po prostu wszystko ewoluujmy, co po kolei. Ponieważ ja, jak mówiłem, nie mam co ewoluować, poksów dobrych nie mam do ewoluacji. A nam tylko zależy od zrobienia questa i to tyle. Pierwszy Magmortar. Do 5-5-2, do nic ciekawego. Co dalej? Tu mamy Elektabazy, Dusclops. Tutaj 6-6-6 bym trzeba zostawić. Onix, Piloswine. Nie chcę marnować candy na Piloswine'a. Na Angelę możemy ewoluować raz sobie, co nam to szkodzi. W sumie to nam nic to nie zaszkodzi, a jeszcze i pomoże. Ponieważ 42 level to już nie są przelewki, ale szkoda, że tak wolno mi idzie te levele. Jeszcze tyrki są na rajdach, jak ktoś z moich znajomych będzie robił sponsorów, kto ma mnie w znajomych, proszę pisać. Mam dużo Sinastone'ów, dlatego po prostu ewoluujmy wszystko, co się rusza. Dziś jeszcze będzie live z Pokémon Sword. Nie będzie z Pokémon Go, chociaż wiem, że dziś jest spotlight na Ekansa, ponieważ nie chcę. Nie chce mi się po prostu robić live'a z Pokémon Go dziś. Wolę sobie zagrać w Swordy, ponieważ szukamy Shiny Chandelure, Shiny Pawniarda, dalej. I ogólnie cicho byłem na dworze, bo jestem wstydzioszkiem i dawno nie nagrywałem na dworze, a tam ludzie chodzili. Plus jeszcze nie ma godziny 16 i na przerwie wyszedłem z domu. To taki głośny raczej nie będę. Możemy ewoluować Shiny Sankarna w Sunflora, ale to brzydko wygląda, no ale cóż. Można, można, czemu nie? Nie wiem, czy dobrze robię, bo bardziej mi się chyba Sankarn podoba, ale no... Już mamy. Nie cofnę czasu. Spalony kwiatek. Najlepszy tutaj nie jest. Mamy tu X-Polta. X-Polta ewoluujmy. X-Polt jest mega fajgonem, więc mam nazwanego Poxa Egonikiem. A więc X-Polt będzie teraz Revive'em. X-Polt, jak to oglądasz, napisz, czy dobrze zrobiłem, że ciebie ewoluowałem. I zrobione! 42 level. Został wbity na tym oto przepięknym Markrowie. Oczywiście nie musiałem kupować tego lura, mogłem sobie poczekać, aż Sylwan wejdzie do gry, bo ma wejść walentynki, czyli za 12 dni. Ale wolę już wcześniej sobie to zrobić. I 42! Pąk! Super. Inkubator, Premium Raid, Pass na Naby, Ultra Bole. Spoko. Balon mi się jeszcze tutaj pojawił. Zobaczmy, ile eks potrzeba. 9 milionów. Może kiedyś to wbije. 100 tysięcy Stardusta. Może kiedyś to zrobię? Ja no, zrobię raczej. Super efektywne charge ataki. Silver trzeba rajdować. 5 legendarnych Pokémonów. Silver znowu trzeba rajdować. W środę rajdujemy. O, i taka poza jest do odebrania. Super. A więc lecimy po 43 i możemy sobie zbić jeszcze Granta. I mogę wam pokazać moje kontry, jakie sobie przygotowałem już na miotu. O, i zaliczyło się zadanie, a więc tutaj też można. Super efektywne charge. Aha, dobra. Myślałem, że zwykłe charge, nie pomyślałem. Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Możecie nawet sobie, nie wiem, jakiegoś widla wziąć i on będzie cały czas charge używał. Jeżeli będziecie super efektywni, tak możecie łatwo to wbić. Możecie walczyć również z trenerami innymi na świecie. Lub możecie również walczyć z Blanche na przykład. I nie wiem, jak reszta się nazywa. Niestety, 600 Stardusta już. I teraz jest mamą świnka w tych grantach, ale mi się akurat trafił Hitmonchan. Nie przyda mi się i tak, ale tam była świnka. Kurde, Hitmonchan, szybko. Łap się, bo ja muszę słonia bazować. Świnka! Dobrze, mamy świnkę. A więc mam tutaj na rajku takie kontry, nie bijcie, mam całe pokemony typu ziemnego. Mam tutaj na Tyranitara takie kontry, Hariyama jest chyba czwartym najlepszym, jak patrzyłem na Pokebattlerze, chociaż tam nie było Shadow Pokemonów. I na Mewtwo ustawiłem sobie takie Giratinkę 15, 14, 15, ostatnio wymaksowałem setkę, już dawno wymaksowałem, Darkraya też niedawno wymaksowałem. I Gengara będę musiał maksować również z Pinsirem i Chandelurem. Chandelure jest setka, Gengar jest 9,6 i oczywiście pod Mega Ewolucję będzie leciał. No i Pinsir jest Shadow, który ma dobre IV. A więc to tyle. Czy jeszcze dam radę ewoluować jedną IV? Nie. Już mnie tam nie przyszedł. Trudno, ale trochę mnie ominie ten lur. Dziś live będzie, jak mówiłem. Dzięki za oglądanie, łapka w górę, subskrybuj. Widzimy się jutro, pa pa!